Zaczynamy teleskop. Agata Wojtkowiak, dobry wieczór Państwu. Zobaczmy, co przed nami. Powybijane szyby w niszczejącej pływalni wcześniej poznańskiej synagodze. Co zostało z kolorowych wizualizacji, czyli Święty Marcin w Poznaniu po remoncie? I siostry Dominikanki z Broniszewic w filmie znanego reżysera Patryka Wegi. Powybijane szyby w budynku starej synagogi w Poznaniu to prawdopodobnie zwykły akt wandalizmu, podkreślają zgodnie przedstawiciele gminy wyznaniowej żydowskiej, do której budynek należy, i poznańska Straż Miejska. Jednak niszczejący gmach, przerobiony po wojnie przez Niemców na pływalnię, przypomina, jak niewiele zostało z żydowskiego dziedzictwa w stolicy Wielkopolski. Szymon Woźniak. Ta synagoga już nie jest synagogą. Tutaj mieściła się, Niemcy zrobili basen dla swoich żołnierzy Wehrmachtu. Później ten basen jeszcze służył w Polsce Ludowej. A dzisiaj sobie wyobraźcie, no wczoraj patrzymy, szyby rozbite. Z ustaleń Straży Miejskiej wynika, że ten akt wandalizmu nie był wymierzony w gminę żydowską. To prawdopodobnie chuligański wybryk, jeden z wielu, do jakich dochodzi w centrum miasta. Niszczone są przedmioty, niszczone są, łamane są drzewka, na przykład na ulicy Wrocławskiej, malowane są kamienice, rozbijane są szyby wystawowe. Tym razem akurat dopadło na wejście do dawnej synagogi, czy może niektórzy poznaniacy pamiętają to miejsce jako dawną pływalnię. Bo przez dziesięciolecia budynek przy ulicy Wronieckiej rzeczywiście służył jako miejski basen i jako taki właśnie utrwalił się w świadomości poznaniaków. To jest prawdopodobnie stara pływalnia miejska? Tak, to jest pływalnia miejska stara. Orientuję się. Wiem na pewno, że była kiedyś pływalnia i tyle. Także przewodnicząca gminy żydowskiej w Poznaniu nie doszukuje się w tym akcie wandalizmu politycznego, a tym bardziej ksenofobicznego przesłania. Co jednak nie umniejsza rozgoryczenia związanego ze stanem, w jakim znalazła się ta historyczna budowla. Nad tym miejscem można tylko usiąść i zapłakać. To tak, jakbyś się kopało leżącego. Ten obiekt przeżył swoje zloty, upadki. Zloty, kiedy służył społeczności żydowskiej i modlitwy tu były dla przeszło tysiąca wiernych. Ostatni raz poznańscy Żydzi zebrali się w swojej synagodze 7 września 1939 roku, kiedy modlili się o pomyślność Wojska Polskiego. Był to symboliczny koniec ich bogatej historii w Poznaniu i Wielkopolsce. Wraz z niemiecką okupacją i bestialską segregacją etniczną Żydów, hitlerowcy z miejsca modlitwy zrobili pływalnię. Liczba wielkich rabinów, uczonych, którzy albo działali w Poznaniu, albo pochodzili z Poznania, jest naprawdę wielka i w większym stopniu to dziedzictwo intelektualne zachowało się w świadomości choćby społeczeństwa czy w historii Żydów, niż to dziedzictwo materialne. To jest bardzo ubogie. A to, co pozostało, niestety niszczeje. Wciąż nie wiadomo, jaki los czeka najbardziej wyrazistą pozostałość materialną po tysiącletniej obecności Żydów w Poznaniu. Od 2002 roku dawna synagoga jest własnością gminy żydowskiej, jednak tej niewielkiej dziś organizacji brakuje środków, by stawić czoła czasowi, który dla dawnej świątyni jest bezwzględny. Przygotował Szymon Woźniak.